Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Tribal Games i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. Słuchajcie, na początku zła wiadomość. Pamiętacie, jak miałem tutaj zająć się wybieraniem buraków? Obiecałem, że to będzie. Niestety zła wiadomość jest taka, że ja jednak ten materiał tutaj nagrałem. Miał on ponad godzinę. Niestety wcześniej była aktualizacja tutaj programu, który nagrywa mój, rejestruje tutaj moją rozgrywkę. Niestety ja tutaj nie zauważyłem, że wystąpił tam błąd, który tak naprawdę zapisywał dane, ale nie zapisał go na dysku. Czyli za każdym razem, gdy włączyłem rejestrowanie tutaj obrazu, wychodziło z tego, że ten zapis został przeze mnie zakończony, ale on fizycznie nie istniał na dysku. Wystarczyło tam po prostu wybrać ponownie ten sam dysk, na którym miał się tutaj zapisywać i problem tak naprawdę został rozwiązany. Ale niestety tego zapisu nie mam, więc tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o wybieranie buraków, to już jest za mną. Powiem pokrótce, postanowiłem te buraki wybierać w taki sposób, że one po prostu zostały na polu. No i to jest po prostu pozostałość po tutaj moich wykopkach, że tak powiem. Nie wylądowało tutaj bodajże tylko dwie przyczepy, tak dokładnie powiemy. Jeśli chodzi o burak cukrowy, tak, dokładnie mówiąc, nie wylądowały tutaj dwie pełne przyczepy, czyli po 21 ton, gdyż te przyczepy po prostu, jedna przyczepa została zawieziona przeze mnie na, że tak powiem, dla świń jako pokarm. No i druga przyczepa wylądowała wraz z tamtą resztą z zawartości tej pierwszej przyczepy, wylądowała w moim elewatorze i tam to po prostu sobie teraz będzie leżało do czasu, aż będziemy, że tak powiem, potrzebowali nakarmić tutaj naszą trzodę. Sprzedaliśmy między innymi słonecznik, sprzedaliśmy rzepak, między innymi i sprzedaliśmy soję, za co też tutaj dostałem bardzo fajną sumę, mianowicie 64 tysiące, prawie 65 tysięcy udało nam się tutaj zarobić. Saldo pożyczka, suma. Czyli jesteśmy na plusie 24 tysiące, z tym też, że tutaj było 30 tysięcy koszt wynajmu maszyn, czyli my tutaj wynajęliśmy tę maszynę prawie że na 2 godziny. Kupiłem tutaj też ładowacz czołowy, ponieważ tutaj jak widzicie jednego balota jest mniej, czyli ten ładowacz czołowy tutaj kupiłem. No i w tym celu ja tutaj też będę zwoził baloty. Ale wracając tutaj do tematu właśnie buraków, moim planem założenia było kupienie tego właśnie ładowacza między innymi do tego, żeby móc zwodzić baloty, ale i też tutaj zakupić łyżkę, która pozwoli po prostu zwozić czy też ładować na przykład buraki tutaj na przyczepę. No i nie tylko, bo tą łyżką byśmy mogli praktycznie możemy wszystko ładować, ale jako że wyszło jak wyszło, no i ja tutaj tak jak mówię, chciałem całe załadunki robić na dość spokojnie, czyli tutaj chodzi o załadunki buraka, bez pośpiechu oczywiście, dzięki czemu bym powoli sobie go zwoził, ale że tak jak mówię, wyszło jak wyszło, no i tak naprawdę tego nie chciałem, ale jednak to muszę w tym momencie, że tak powiem, zrobić. Czyli tutaj się skupimy na tym, by te buraki były ładowane tutaj za pomocą oczyszczarki, krótko mówiąc.
Czyli powiem krótko. Nie było tutaj, znaczy nie było, przepadł materiał tutaj, jeśli chodzi o wydobywanie tutaj braków, więc ja w tym momencie postanowiłem, że będzie materiał o załadunku tych buraków, czyli coś za coś, tak naprawdę mówiąc. Oczywiście, jeśli tylko dojdziemy do tego pola. Dobrze, już je widzę. Czyli tak naprawdę, tak jak tutaj już wspominałem wcześniej, nie chciałem tutaj mieć oczyszczarki, tylko po prostu chciałem ładować tą ładowarką czołową. Na spokojnie, bez pośpiechu, jeden odcinek troszkę, drugi odcinek troszkę, trzeci odcinek troszkę i byśmy na spokojnie. Na spokojnie to wszystko po prostu załadowali. No właśnie, wybieramy się do sklepu na małe zakupy. No i tutaj mamy technologię uprawy buraków. No i weźmiemy sobie. No właśnie, mamy dwie oczyszczarki. Jedna jest tańsza od drugiej. Ta ma 9 metrów. Dla mnie to tak naprawdę nie ma znaczenia. Z tym, że teraz na pewno tańsza. Zobaczymy, jak to wychodzi. Koszty godziny pracy. Czyli tutaj koszt wstępne leasingu to jest 16 tysięcy. Tu jednak 18 tysięcy, więc tutaj weźmiemy dla zróżnicowana Holmera wypożycz. No to chyba będzie wszystko, bo tutaj dosyć, że musiałem wypożyczyć ropę, to jeszcze musiałem wypożyczyć osobno do tego header, tak naprawdę. No i tutaj te koszty były naprawdę bardzo wysokie. Dobra, wsiadajmy. No właśnie, odpalmy silnik, nie zapomnijmy o tym. Także tutaj nas czeka też dzisiaj naprawdę bardzo dużo pracy, chociażby z tego względu, że jak powiedziałem, ja tam już 42 tysiące lub inaczej 42 tony stamtąd już zabrałem, z tym, że liczę, że nie pamiętam, ile dokładnie tam wysypywałem, bo ja to tak dość wysypywałem nie z pełnym zasobnikiem, tylko objechałem dwa razy w koło, było wysypane, więc raczej zakładam, że tutaj jest jeszcze około 100 ton tego całego tutaj naszego surowca buraczanego, więc w tym momencie ja tutaj przygotowuję naszą maszynę. Zobaczmy to jeszcze raz sobie spokojnie. Przygotowuję tutaj naszą maszynę do pracy. Będziemy sobie ładowali te buraki oczywiście na naszą przyczepę. Ok, naprawdę bardzo fajnie to wszystko tu wygląda. Więc gdzie jest nasz ciągnik? Właśnie, gdzie jest nasz ciągnik? Jest tutaj, więc sobie myślę, że podjedziemy. Czeka nas tutaj nie lada wyzwanie. Słuchajcie, ja tutaj tak jak poprzednio tutaj z ropą, ja sobie czas zmniejszy do 1:1, ponieważ nie wiem, jak tu są naliczone koszty pracy maszyny, więc wolę jednak, żeby to było 1:1 czas. Dobra, to stoi, wsiadamy na górę, no i co, odpalamy, prawda? Okej, czyli ładujemy go w tym miejscu. No i dobra, zobaczymy, co w ogóle z tego wyjdzie tak naprawdę. Rzeczywiście burak tutaj w tym momencie jest ładowany.
Aha, my możemy tutaj jeszcze sterować tutaj tym całym wysięgnikiem, to nie jest dla nas żaden problem. Tak jak mówiłem, my tutaj jesteśmy w stanie zmieścić 21 ton. Czy mam jakiś tutaj licznik, ile my danego buraka już udało nam się przeładować? Raczej niestety nie mamy, czyli my tutaj teraz zatrzymujemy. Ja sobie z ciekawości zobaczę, jak to wygląda tutaj właśnie na przyczepie. 17 ton. Czyli ponownie wyładowujemy. Okej, chyba mamy już pełno. Na tyle, że nie jesteśmy w stanie dalej wyładować. Czy jeszcze jesteśmy? Nie jesteśmy. Dobrze, czyli ja w tym momencie tak naprawdę mogę tą maszynę zgasić, bo nie ma sensu, żeby ona tutaj nam pracowała. No i oczywiście tutaj całą zawartość tej przyczepy udaje się na sprzedaż. Cenowo to wygląda całkiem fajnie, bo wygląda 499 za tonę. Z tym, że gdzie ten punkt mamy, gdzie musimy się udać. Nigdzie nie widzę tego punktu na mapie. Może sobie mapę tutaj weźmiemy lokalną, czyli gdzieś w tamtym kierunku musimy się udać, ale tutaj też, tak powiem, widziałem w tej samej cenie za tonę. Mamy tutaj znacznie bliżej, także myślę, że tutaj się udamy do tego punktu, gdzie mamy znacznie bliżej, tym bardziej, że nie ma tutaj żadnej różnicy cenowej. Kwestia, myślę, 1 euro to też by nie było jakieś duże zróżnicowanie na tonie, tym bardziej, a tym bardziej, że tych ton tak naprawdę mamy naprawdę całkiem sporo. Czyli przy jednym takim zrzucie ja będę w stanie tutaj przewieźć 21 ton. Tak jak mówiłem, ja zakładam, że jest około tych ton tutaj 100. Już nie mówię tutaj, czyli mówimy tutaj o 5 pełnych przyczepach na tę chwilę, że jednak te 5 pełnych przyczep jeszcze tam pozostało. Oprócz tego, że już wcześniej 2 pełne stamtąd wywiozłem. No i proszę, na jednej przyczepie zarobiliśmy 10,5 tysiąca prawie, czyli przy tutaj sprzedaży 3 przyczep już tak naprawdę zaczynamy na tym polu zarabiać. Tak to finansowo wygląda. Dobrze, ja się może ustawię gdzieś w tej tutaj odległości, może w tej, powinno to w zupełności wystarczyć, żeby sięgnąć. Wsiadamy, odpalamy silnik. Możemy tutaj oczywiście przesuwać naszym wysięgnikiem. No i oczywiście odpalamy go. Jak zdecydowanie za daleko stoimy. Tylko o dwóch powiem wam, że to jest naprawdę bardzo piękna sprawa. Okej, możemy tu wyładować. No oczywiście załadowujemy w tym momencie przyczepę. Więc cały załadunek tak naprawdę tutaj pójdzie naprawdę bardzo szybko. Bardzo fajnie to się wszystko tutaj nam prezentuje. No dobra, więcej braku raczej nie jesteśmy w stanie tutaj załadować, ponieważ znowu przyczepa została zapełniona, więc ja tutaj po raz kolejny
udaje się na pole w celu, na pole, właściwie to na sprzedaż, tak? Udaje się na sprzedaż właśnie tego surowca. Czyli teraz idziemy już drugi raz z pełną przyczepą. Mam nadzieję, że uda nam się, tak jak mówiłem, tutaj myślę, że lekko te 5 przyczep będziemy mieli. Czyli też jak wcześniej wspominałem, przy sprzedaży tutaj, przy sprzedaży tak naprawdę 3 przyczep, trochę tutaj źle określiłem to, ponieważ nie uwzględniłem jeszcze tutaj kosztów najmu ładowarki, czyli tak naprawdę przy piątej przyczepie, tak, przy piątej przyczepie tak naprawdę tutaj będziemy dopiero zarabiali. No tutaj też trzeba wziąć poprawkę jednak, że jak powiedziałem wcześniej, 2 pełne przyczepy zostały też już przetransportowane na moje gospodarstwo i tam właśnie też, jakby nie patrzeć, to jest kwota prawie że ponad 20 tysięcy euro za obydwie przyczepy. Dobra, czyli możemy tutaj całą resztę wyładować. Fajnie to wygląda, oczywiście to jest przeciwwaga. No i myślę, że możemy ruszać z dalszą pracą. Oczywiście możemy tutaj sobie, o, podjeżdżamy do przodu, pomalutku zbieramy to, co jest. Szkoda, że nie ma tutaj, żadnego wskaźnika, jaki mamy aktualnie przepływ surowca przez maszynę. Oczywiście chyba w realnym świecie jednak ten przepływ tutaj jest, bo jednak ładując tutaj, jeśli chodzi o buraki na ciężarówki, to jednak oni muszą wiedzieć, ile mogą sobie pozwolić na załadunek. W innej sytuacji ciężarówka tak naprawdę zostanie przeładowana. No, kolejne 21 ton. No i tutaj w tym momencie, po sprzedaniu tej przyczepy, będę mógł stwierdzić, że opłacony kombajn do buraków będzie już w 100%. Czyli praktycznie półtora jeszcze przyczepy i będziemy oprócz tej półtora przyczepy i będziemy już tutaj, że tak powiem, na wychodzili tak naprawdę na plus. Czy na plus to my jeszcze daleko nie wyjdziemy, licząc tutaj koszty zakupu tej ziemi, no to są naprawdę bardzo duże. A więc tak naprawdę to my, tak jak wcześniej już wspominałem, to żeby wyjść tutaj na plus, no to jednak będzie trzeba trochę się pobawić. Musimy się tutaj też liczyć z tym, że jednak będziemy musieli te wszystkie pojazdy, które ja tutaj posiadam, właściwie pojazdy tutaj mechaniczne, będzie trzeba z czasem jednak przystąpić do jakichkolwiek oczywiście napraw. No i to też są tak naprawdę związane z tym ogromne koszty.
No proszę, ten sposób zasięgnika to jeszcze nie widziałem. Bo on jeszcze dodatkowo, że tak się obraca, to jeszcze obraca nam się w drugą stronę, czyli my tu jesteśmy w stanie naprawdę całkiem go daleko wysunąć. No bo taka jest prawda, że jesteśmy go naprawdę bardzo daleko w stanie wysunąć. I oczywiście jeszcze podnieść wyżej. Dobra, śmigam dalej. Czyli w tym momencie udajemy się już z czwartą przyczepą. Bardzo szybko, sprawnie i płynnie. Jednak ta sprzedaż tego buraka, właściwie sprzedaż jak sprzedaż, ale sam załadunek tego buraka na tutaj przyczepę za pomocą właśnie takiej ładowarki, czy też właściwie tutaj mówiąc fachowo oczyszczarki, jest to naprawdę bardzo szybkie, jest to naprawdę bardzo wygodne. Taka jest prawda, jeśli miałbym to teraz tutaj ładować ładowarką czołową, to myślę, że jedną przyczepę byśmy dopiero tak naprawdę tutaj na spokojnie byśmy dopiero załadowali. Więc wydaje mi się, że warto tutaj sobie zainwestować w taką oczyszczarkę. Nie mówię od razu, że ją kupić czy coś, ale po prostu wynająć. No ten leasing moim zdaniem jest troszkę bardzo wysoki, ale z jednej strony możemy zawsze tutaj załatwić sobie wyciąg taśmowy, który jest znacznie tańszy, no i też oczywiście możemy go w podobny sposób tutaj wykorzystać. Ok, więc jedziemy dalej z załadunkiem. Dużo tutaj nie zostało, może z dwie przyczepy. Ok, podjeżdżamy bliżej. Musimy zgarnąć to po prostu, co mamy. Ale go podniosę wysoko. Ok, na spokojnie tak naprawdę zbieramy ten burak. Może trochę ze środka popracujemy, zobaczymy jak to po prostu wygląda ze środka. Też naprawdę całkiem spoko to wygląda. No dobrze, czyli udało nam się tutaj załadować znowu pełną przyczepę, czyli w momencie, gdy sprzedamy już tą przyczepę, zawartość tej przyczepy, jesteśmy już tutaj na plusie, jeśli chodzi o koszta wynajmu sprzętu. Czyli te koszta tak naprawdę są nie małe, bo są naprawdę bardzo duże, ale też i cena tej buraka cukrowego jest naprawdę bardzo niska, co też powoduje jednak, że ten zysk nie jest też jakoś specjalnie wysoki. Tutaj w poprzednim odcinku wspominałem, że możemy zainwestować tak naprawdę w soję, która tak naprawdę cenowo jest tutaj najwyżej. Oczywiście jeszcze mamy tutaj słonecznik, który też warto tutaj zainwestować. Oczywiście tutaj mamy 8.1, czyli teraz ceny rynkowe się na pewno bardzo mocno zmieniły. Czyli nie wiem, właściwie to burak cukrowy widzę tutaj jest na tą chwilę bez zmiany. Myślałem, że gdzieś spadnie w granicach 20 euro za tonę, wtedy to już byłoby na pewno bardzo odczuwalne. Ale tak się jednak nie stało, więc jestem
pod tym względem zadowolony. Więc możemy śmiało się udać po kolejną zawartość towaru. Ok, staniemy sobie troszkę tutaj bliżej. To dla mnie nie będzie żaden problem, żeby to załadować. Ponieważ weźmiemy sobie, o, w ten sposób się załamiemy. No to co nie sięgniemy, to z powrotem weźmiemy w tą stronę. Musimy oczywiście jeszcze opanować tutaj technikę, w którą stronę to pracuje. Czyli tak naprawdę dużo nam tutaj nie pozostało tego towaru. Na pewno tą przyczepę jeszcze zapełnimy. Kwestia tego, czy jeszcze coś będzie na kolejną. Ale tak jak już na to patrzę, to raczej jeszcze coś na kolejną przyczepę tutaj się znajdzie. No więc tego towaru tutaj jest jednak całkiem sporo, ponieważ od pół przyczepy już jesteśmy na plusie, jeśli chodzi tutaj o zyski z tego pola. Tak jak mówiłem, tylko kwestia jeszcze, tak naprawdę będziemy tutaj na plusie, powiedzmy w tym momencie po sprzedaniu zawartości tej przyczepy będziemy mieli jakieś 15 tysięcy na plusie, może około 20 tysięcy na plusie będzie tutaj po odliczeniu kosztów wszystkich maszyn. Oczywiście mówimy o wynajmie. Więc krótko licząc, szybko licząc, byśmy musieli tutaj, to pole chyba kosztowało w granicach 160 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Zakup terenu 162. Czyli krótko mówiąc, żeby to pole nam tutaj zaczęło na siebie zarabiać, byśmy musieli przynajmniej 8 razy dokonać, nawet może nie 8 razy, ponieważ tak jak mówiłem, ja tutaj już wcześniej dwie przyczepy pełne na gospodarstwo wywiozłem. No i to też trzeba uwzględnić, że to jest jednak też prawie 20 tysięcy, jeśli to ponad. No to załóżmy, że gdzieś połowa, tak? Czyli gdzieś około byśmy musieli tutaj 4 razy to pole wyposażyć, może nie 4 razy, bo tu widzę jeszcze z tego ponad przyczepa będzie, także 3 razy takie pole i mamy, że tak powiem, zysk tutaj w pełni. Tak jak wydaliśmy, tak zacznie to pole po prostu po 3 razy uprawy plonów, zacznie po prostu ono się tutaj zgadzać. No dobrze, czyli jedziemy sprzedać. Już tak naprawdę nie liczyłem tego, że tu będzie jednak pełna przyczepa. Czyli już mamy tutaj, oprócz tego, lub włącznie z tym, co wywieźliśmy do siebie, czyli mamy tutaj już 45 tysięcy, że tak powiem, na plusie, bo tak to wygląda. Czyli można śmiało powiedzieć, że mamy jednak 50 tysięcy tutaj zysku z tego pola. Czyli tak jak mówiłem, obsiewając go 3 razy burakami, byśmy byli w stanie zwrócić koszta na przykład zakupu terenu, no i oczywiście
Już te pole by tak naprawdę na nas tutaj zarabiało w większym stopniu. Póki co na razie się tutaj, właściwie dlaczego ja wziąłem Fenta, a nie John Deere na przykład, tego nie wiem. Po prostu tak podszedłem do Fenta, no i Fentem tutaj już na to pole podjechałem. No i tak już zostało. No powiem wam, że naprawdę dużo jednak pracy tutaj trzeba poświęcić na to, żeby to zadanie wykonać. Bo już prawie raptem mówiąc, ja na to potrzebuję, lub też potrzebowałem pół godziny, żeby to zrobić. Więc lekko nie było. Jeszcze się okaże, że tu wyda całą przyczepę z tego. I tak naprawdę wyjdzie z tego, że my tu będziemy mieli całkiem ładny zysk. No i tak jak mówiłem, jeszcze tak naprawdę wyjdzie z tego, że mamy tutaj całkiem ładny zysk, bo ja już tutaj tak naprawdę nie liczę ilość tutaj przyczep, które już wywiozłem, ale oczywiście będzie to można bardzo w szybki, krótki sposób zweryfikować poprzez tutaj zwrócenie uwagi w statystyki, jak to będzie wyglądało finansowo. Kolejne 10 499 488 euro zysku. No i tutaj krótko mówiąc, możemy w stanie wejść sobie szybko w statystyki. Zobaczymy, jak to wygląda. No właśnie, jednak nie, koszt wody nie. Ze zbiorów też się niczego tutaj tak naprawdę nie dowiem, ale tutaj licząc sobie, a nie, bo mieliśmy tam 60 parę tysięcy, mamy teraz 140, tak, mamy tutaj 140, to było 20 chyba też parę tysięcy. Czyli my tutaj można powiedzieć, że udało już nam się zarobić tak naprawdę 80 tysięcy na tych zbiorach. Czyli krótko mówiąc, ja już tutaj wywiozłem to 8 razy, czyli tutaj mówiąc 8 pełnych przyczep, czyli 160 ton, czyli tutaj z tego pola tak naprawdę wydało nam, prawdę mówiąc, 200 ton braków. Prawie 200, tak? Nie, no dobrze mówię, ponad 200. Ponad 200 ton braku nam tutaj wydało z tej ziemi. I to już byłoby na tyle, jeśli chodzi o załadunek. Jeszcze się okaże, że wszystko nie wejdzie. Tak jak mówiłem, okazało się, że jeszcze wszystko nie weszło, czyli tutaj w tym momencie ja nie powinno wejść, no o co chodzi? Powinno swobodnie wejść. Już dla mnie to się okazało trochę dziwne, ale mimo to powinno tutaj to wszystko wejść.
Chyba, że już tego nie widzi, że to jest. I my po prostu możemy sobie w tym momencie to już złożyć. Więc no raczej tutaj już nic tak naprawdę nie zdziałamy. Możemy klawiszem X tylko złożyć tę maszynę. Ctrl I. Nie chciało wyładować w tym miejscu niestety, ale dobrze, myślę, że mimo to, że tutaj mieliśmy możliwość sprzedania ponad 8 pełnych przyczep, no, albo też 8 pełnych, czyli około, ja tutaj liczę, 10 pełnych przyczep z tym, co mieliśmy też wcześniej z zawartości, które ja tutaj w utraconym materiale sprzedałem, czyli tutaj nam dało 210 ton buraka, śmiało można powiedzieć, że znacznie więcej, ponieważ tutaj jeszcze ta reszta jednak na tej przyczepie została i oczywiście to też jeszcze pojadę, sprzedam, więc myślę, że maszyny możemy zwrócić. 40 minut pracy. Tyle nas tutaj kosztowało, jeśli chodzi o pracę tym kombajnem, a właściwie dokładnie mówiąc oczyszczarką. Ja teraz zmierzam tutaj na pole 10, na którym mieliśmy wcześniej buraki. Tam teraz zmierzam po to, by z zawartością tej przyczepy jechać, chociażby sprzedać tutaj towar. Tutaj już tak naprawdę będzie go niewiele, ale myślę, że jeszcze chociaż te, powiedzmy tam 8 tysięcy, czy tam nawet 7 tysięcy, jeszcze uda nam się. No, można powiedzieć, że śmiało 7 tysięcy, prawie że 8 tysięcy uda nam się tutaj z tego wyciągnąć. No kto wie, może akurat 8 tysięcy będzie. Może będzie, może nie. Czyli udało się tutaj wyciągnąć jeszcze ponad 8 tysięcy przychodu ze zbiorów, dokładnie mówiąc. Czyli całkiem spokojna suma. Czyli krótko mówiąc, łącznie udało nam się tutaj zarobić prawie że 80 tysięcy euro, odliczając tutaj koszty wynajmu maszyn, które się wiążą z prawie 30 tysiącami, prawie 50, tak? 50, tak, prawie 50. Czyli tutaj mieliśmy czystego zysku 30 tysięcy, dodając tutaj te dwie przyczepy, które ja już wcześniej przewiozłem na swoje gospodarstwo, tak jak wcześniej wspominałem, można śmiało stwierdzić, że byśmy mieli tutaj jednak tego zysku znacznie więcej, bo w granicach 50 tysięcy. No i tak jak mówiłem, trzy takie uprawy na takim polu, no i koszta pola nam się zwracają. Krótko mówiąc, tak by to wyglądało. Czemu nie? Dobra, odstawiamy przyczepę na miejsce.
Rzeczywiście coś mi tutaj nie poszło. Więc teraz będę się trochę motał. Ale aż do tej chwili. No i myślę, że możemy tutaj nasz ciągnik w tym momencie odstawić. Uważając oczywiście na brzuskę. No i dobrze, myślę, że możemy śmiało tutaj silnik zgasić, możemy wyjść, zamknąć nie zamkniemy, ponieważ tutaj leży, wisi w sumie zaczep, który nie umożliwia nam zamknięcia drzwi. A ja krótko mówiąc z tego miejsca będę się z wami żegnał, jeśli wam się odcinek spodobał, koniecznie zostawcie łapki, ukryte komentarze, subskrypcje, widzimy się już jutro o godzinie 12, a ja mówię wam cześć i czołem.